Cześć. Mam na imię Basia, to jest mój mąż Marek, hodowca gołębi pocztowych. Nagrywamy ten filmik z tego powodu, że nie możemy się spotkać z Wami na żadnej wystawie, bo wszystko jest odwołane. Nie wiadomo, czy wystawy się odbędą, cały sezon jest poza nami, brakuje nam kontaktu z Wami. No i doszliśmy do wniosku, że będziemy nagrywać filmiki na temat naszych problemów, Waszych problemów, które zgłaszacie dzwoniąc do nas. Po prostu będziemy opowiadać o swojej hodowli. Marek hoduje oczywiście gołębie pocztowe. Teraz jesteśmy w okresie pierzenia, fachowo to się nazywa, dla niewtajemniczonych, czyli żon, jakby gdzieś były w tle, to wtedy, kiedy podchodzisz do szafy i decydujesz, jaką sukienkę założysz. Tylko w gołębiach jest to troszkę inaczej. Z tego względu, że trwa to trochę dłużej, i takiego wyboru, jak w naszych szafach, nie ma. I o tym opowie Wam Marek. Gołębie po prostu, to nie jest szafa z ciuchami. Każdy gołąb musi być dobrze wypierzony. Teraz dla hodowców to jest najważniejszy okres. Teraz w tym okresie jesiennym przygotowujemy nasze gołębie do lotów w przyszłym sezonie. Gołębie muszą dostać dobrą karmę, białkową, muszą być dużo aminokwasów, żeby jakość wypierzenia była idealna. Jeżeli teraz dobrze przygotujemy gołębie, to wtedy nam sezon będzie lepiej wychodził. Jeżeli hodowcy mówią, że po prostu to teraz mam martwy sezon, bo gołębie się pierzą. Nie, to jest błąd. Wtrącę się. W hodowli gołębi nie ma nigdy martwego sezonu. To tylko tak wygląda. Teraz dla hodowcy pocztowego wydaje się martwy sezon, ponieważ nie ma lotów, nie ma tej adrenaliny, nie ma przygotowania tego ścisłego planu latowego, ale to jest nic. Teraz to jest najważniejszy okres, ponieważ te pióra, które wyjdą, będą służyły do tego, żeby osiągnąć wynik. Będą nosiły te gołębie w powietrzu, wiadomo. Tak, dokładnie. Także po prostu teraz tu, jako hodowcy, musimy jeszcze lepiej dbać o nie niż w trakcie sezonu lotowego. Często hodowcy popełniają błąd, uważając, że zaczynają dopiero zajmować się bardziej hodowlą, dooglądać tej hodowli z poczęciem wiosny, albo najlepiej jeszcze na przedwiośniu, kiedy zaczyna się myśleć o młodych, o parowaniu i tak dalej. To już jest za późno. Trzeba zacząć od pierzenia, czyli piórko musi być zgrabne, ładne, jedwabiste. Ono. Pióra nie mogą być łamliwe. Tak. Gołąb musi się wypierzyć po prostu tak, jak powinien się wypierzyć. Jeżeli widzimy u gołębia na przykład, że podczas pierzenia jedna lotka jest, hodowcy to wiedzą, o co mi chodzi, jedna lotka jest jak gdyby sztochnięta, to znaczy, że ten gołąb albo przychorował, albo mógł się spóźnić z lotu i dlatego wyrasta mu takie dziwne pióro. Przeważnie jest coś nie tak z tym. Wiecie, dlaczego te piórka są sztochnięte? One mogą być sztochnięte również dlatego, ponieważ przeszedł gołąb kurację antybiotykową. Każda kuracja antybiotykami odbija się na strukturze pióra, jego sile nośnej i tak dalej. To jest tak samo jak z włosami u ludzi. Jeśli przeżyliśmy jakąś zatrucie albo jakąś kurację jakimiś środkami właśnie chemicznymi, czyli takimi nienaturalnymi, to badając ten włos pod mikroskopem będzie to widać. A włos i pióro to jest ta sama struktura. Trzeba o tym pamiętać, czyli trzeba wyjść od tego, żeby przed okresem pierzenia mieć w dobrej kondycji i zdrowiu gołębi, żeby nie należy używać wtedy w tym czasie antybiotyku, który wpłynie również na jakość tego pióra. Podczas pierzenia, żeby nie używać antybiotyków, bo to właśnie wtedy się mogą różne rzeczy dziać z tymi piórkami. Aczkolwiek znam paru hodowców, którzy po prostu po sezonie lotowym przeprowadzają kurację na swoich gołębiach. Podają różne antybiotyki, różne rzeczy. U jednych to się odbija, a u drugich wszystko się odbywa normalnie. Jak oni lecą na wiosnę? Każda hodowla ma swoje tajemnice. Każdy hodowca podchodzi indywidualnie do swoich ptaków, bo każde ptaki w każdym gołębniku mają różne kaprysy, tak jak i my ludzie. Mają też swoje przyzwyczajenia i swój rytm, tak? No tak, to znaczy hodowcy są... Wszyscy hodowcy są równi, bo po prostu jednym lepiej wychodzi. Ale każdy ma inną technikę. Ty nie potrafisz ulecieć na pełnym korycie. No. A inni koledzy latają na pełnym korycie. I tu właśnie chodzi o to, że niby gołąb jest ten sam, ale jednak
Nie. I najważniejsza rzecz, pamiętajcie o kąpieli. Proces pierzenia jest łatwiejszy do zniesienia dla ptaka. Jeśli ptak będzie mógł zażyć kąpieli, gdzie skóra zrobi się bardziej miękka, wtedy ta dudka wychodzi bez oporu, nie ma żadnych zranień na skórku, ani nic, więc dbajcie nie tylko o to, żeby... Muszą być dostarczone witaminy, oczywiście. Pamiętać trzeba o tym, że w okresie teraz, jak jest teraz końcówka tego pierzenia, jest mało naświetlony gołębnik, bo jest po prostu pochmurno, jest słaba pogoda, więc witaminka D3 nie zaszkodzi w tym wypadku. No tak, i dobra karma przede wszystkim, wysokobiałkowo, białko jest potrzebne do rozwoju piór. A tak to po prostu... No gołębie muszą być zdrowe przede wszystkim. Jeżeli są gołębie zdrowe, to wtedy pierzenie się odbywa w naturalny sposób i bardzo, bardzo szybko. Znaczy w tym roku ogólnie, w tym roku gołębie, nie wiem co się wydarzyło, czy to tylko u mnie w gołębniku jest, czy... ale z jednym, z drugim, z trzecim kolegą rozmawiałem, no w tym roku to pierzenie się odbywa tak jak po sznurku. Gołębie o tej porze roku stoją ostatnie lotko, wyrzucone już mają niektóre. Niektóre mają, stoją tylko na jednym piórze. Sporadycznie się trafi gołąb, żeby młody, żeby zostały mu dwa lotka od zgubienia. A tak to jak żadnego roku. Zawsze gołębie, przyszedł listopad, to gołębie jeszcze stały na dwóch lotkach, bo zaczynały się wystawy, nieraz gołąb przed na wystawę i po prostu miał jedno lotko, czy dwa lotka nawet jeszcze do zgubienia, czy ostatnie lotko na nie odrośnięte. W tym roku jakby były, jakby się będą się odbywały wystawy, to podejrzewam, że do końca listopada to większość gołębi już będzie zmienić swoją szatę na nową, już na wiosenną szatę. To będzie ładnie. No będą ładnie, ładnie wyglądają gołębie. Ja myślę, że to też na to wpływ ma pogoda, jaka była w danym roku, tak? I to, jaką mamy jesień, jesień mieliśmy ciepłą, taką, że tak powiem, zaczęło się, było mało deszczu, było ciepło, nie było wilgoci, więc to też myślę, że ma jakiś wpływ, na pewno. No to jest też zegar tak zwany biologiczny. Dokładnie, dokładnie, to jest zegar biologiczny. W następnym filmiku, do następnego filmiku dołączymy Wam zdjęcia, albo może polecimy do gołębnika, bo nawet tam mamy światło. Dołączymy Wam krótkie, wrzucimy Wam krótkie, małe filmiczki, jak stoją nasze gołębie na piórkach. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to możecie je w komentarzach zastosować, bo bardzo jesteśmy ciekawi, czyli byliście zainteresowani taką formą kontaktu z nami. I jeśli macie jakieś pomysły, albo jakieś problemy, albo zapytania, możecie je oczywiście podłączyć pod naszym filmikiem, przeczytamy, zaznajomimy się, no i postaramy się mu odpowiedzieć i cóż by jeszcze dodać? No, życzymy po prostu, żeby Wam gołąbki się ładnie były zdrowe, żeby się dobrze pierzyły. Sukcesów hodowlanych to się zawsze życzy.